Witam wszystkich, którzy się podłączyli. Chciałbym też powitać Przemka Paśnika, laboranta z Fotosilezji, z bardzo dużym doświadczeniem. Porozmawiamy dzisiaj o przygotowaniu plików do druku. Więc przechodzę do pierwszego pytania. Lepiej jest zrobić zdjęcia na plikach JPG czy RAW? Okej, więc tak, korzystając z okazji, no, witam wszystkich jeszcze raz. Słuchajcie, tutaj sprawa jest o tyle specyficzna, że punkt widzenia zależy od punktu doświadczenia i ludzie, którzy zaczynają fotografować, zazwyczaj boją się bardzo plików RAW, bo jest to dla nich totalnie czarna magia i zdają się na to, co oferuje aparat. Ja zawsze powtarzam, że jeśli aparat robi ładne JPEGi, warto robić JPEGi i ewentualnie kopię RAW. Niemniej jednak do wszystkich zastosowań, gdzie chcemy mieć kontrolę nad obrazem od początku do końca, tylko i wyłącznie RAW, ponieważ jest to zrzut z matrycy ograniczony pewnymi parametrami, które są zadane w aparacie, bo mamy RAWy 12 i 14 bitowe, czyli jest więcej lub mniej informacji o tonach, głównie w światłach. I jeśli chcemy mieć naprawdę duże pole manewru, no to tylko i wyłącznie RAW się liczy. Żeby to miało ręce i nogi, to ja będę od razu pokazywał rzeczy. Pragnę nadmienić, że to spotkanie, jak rozmawialiśmy z Arkiem, ma charakter entry level, czyli to są rzeczy, które są dla niektórych mogą się wydawać bardzo podstawowe, wręcz elementarne, dla niektórych to będzie może coś nowego. Dlatego też proszę osoby, które wiedzą już to, o to, żeby zrozumiały, dla tych, które tego nie wiedzą. Bo to jest tak, że fotografując jesteśmy w stanie zrobić coś na tysiąc różnych sposobów, prawda? Jest ta słynna anegdota, gdzie młody fotograf pokazuje swoje nowonarodzone dziecko drugiemu fotografowi i ten drugi tak patrzy i mówi, no niezły, ale zrobiłbym to inaczej. Także tutaj trzeba mieć świadomość tego, że każdy z nas może obrabiać zdjęcia na swój sposób i każdy sposób jest w jakiś sposób, moim zdaniem, jeśli prowadzi do zamierzonego efektu, to jest to bardzo fajna sprawa. I w tym momencie można te zdjęcie obrobić na taki albo inny sposób. Dobra, ale wracając już do tematu samego porównania RAW-a i JPEG-a, przygotowałem dzisiaj takie kilka zdjęć, tak żeby wam... Najprostsza rzecz, która wchodzi w grę, jeśli chodzi o pliki RAW, to jest ilość informacji, którą jesteśmy w stanie uzyskać i odzyskać. Ważne jest to, żeby fotografować w taki sposób, żeby nie traktować RAW-a jako panaceum, jako ratunek na wszystko, czyli mogę to zrobić, naświetlić byle jak, bo się z RAW-a wyciągnie. Nie, z RAW-a się nie wyciągnie wszystkiego, ponieważ to jest plik, który ma jakąś tam pojemność tonalną, dużo większą niż JPEG, niemniej jednak no, nie jest idealny, nie jest gumowy. Dużo zależy od samego aparatu. I teraz tak, przykładowo chciałbym Państwu pokazać Wam, jak to w tym momencie wygląda, jeśli chodzi o odzyskiwanie świateł z JPEG-a. Tutaj prosimy o udostępnienie. Tutaj mamy taki pliczek, który dzisiaj akurat robiłem zdjęcia u tapicera, bo miałem tam jeden temat do skończenia u niego. I mamy dwa zdjęcia, które są celowo położone totalnie przy naświetlaniu. Jedno jest bardzo prześwietlone, drugie jest dosyć niedoświetlone. I jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o poprawienie JPEG-a tak prześwietlonego? Tak naprawdę możemy to zrobić na dwa sposoby. Próbować robić albo za pomocą poziomów, czyli mamy narzędzie poziomy w Photoshopie, które na podstawie rozkładu świateł i cieni w histogramie za pomocą tego suwaka od świateł i tego suwaka od cieni i tego suwaka od półtonów jesteśmy w stanie dociągnąć tonalność zdjęcia do histogramu. Tylko, że tak, jeśli chcemy przyciemniać zdjęcie,
My możemy próbować je przyciemniać, ale tylko i wyłącznie na pół tonach. Tutaj informacje o światłach są już całkowicie przesunięte do prawej strony, no i nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób odzyskać. Możemy to zrobić za pomocą narzędzia krzywe, które możemy to próbować zrobić, czyli wykorzystując krzywą możemy próbować też przyciemniać, ale cały czas jesteśmy ograniczeni ilością świateł, która jest już tak naprawdę przepalona. Możemy to zrobić na trzeci sposób, czyli możemy sobie zrobić obraz dopasowania i mamy tutaj takie narzędzie, które czasem można wykorzystywać, to jest cienie i podświetlenia. To jest coś w rodzaju no, jakiegoś tam delikatnego narzędzia, które jest w stanie coś odzyskać ze świateł, niemniej jednak ustawienia świateł na maksa, czyli na 100%, tak i tak nie dają tutaj nam żadnego rezultatu. Więc jeśli chodzi o taką sytuację, gdzie mamy totalnie prześwietlone zdjęcie, no to przy JPEG-u tak naprawdę nie mamy żadnego pola manewru. Teraz pozwolę sobie to samo zdjęcie otworzyć. Ono zostało zrobione jednocześnie jako RAW i jako JPEG i w tym momencie będziemy sobie to zdjęcie oglądać w Lightroomie jako plik RAW. Zobaczymy, co możemy sobie z tego zrobić. Ja się tylko przerzucę do Lightrooma. Tutaj od razu pytanie pomocnicze. Który program lepszy jest przy pracy? Czy Photoshop, Lightroom, Anyfity, Photo, czy też może jakiś GIMP darmowy? To też jest bardzo wszystko specyficzny temat. Proszę rzucić okiem w międzyczasie, jak wygląda odzyskiwanie świateł, jeśli chodzi o ekspozycję, którą można zdjąć delikatnie w Lightroomie. Mamy tutaj osobny suwak do pracy z highlightami, czyli z najjaśniejszymi tonami i mamy też delikatną możliwość odzyskania informacji, jeśli chodzi o biele. Więc tutaj w porównaniu z tym, co nam oferował Photoshop i JPEG, to, no, to temat jest bardzo dobry i można to naprawdę, ja sobie tylko teraz jeszcze przerzucę z powrotem do Photoshopa, bo otworzyłem sobie to zdjęcie z Lightrooma, wrzuciłem już do Photoshopa. No i tak, mamy tutaj to zdjęcie, które otworzyliśmy jako RAW i porównując, wrzucę jedno na drugie jako warstwy. No, to jest to, co możemy uzyskać w Photoshopie z JPEG-a dokładnie, a to jest to, co jesteśmy w stanie uzyskać z totalnie prześwietlonego zdjęcia przy użyciu odzyskiwania świateł i przy zdjęciu ekspozycji w RAW-ie. Pragnę nadmienić, że to, co mówiłem, że RAW nie jest sposobem na wszystko, jest tutaj doskonale widoczne, bo to zdjęcie przepaliłem o 4 stopnie przysłony celowo i tak jak widzicie, te miejsca, które były najjaśniejsze, pomimo tego, że ekspozycja jest zdjęta o 3 stopnie przysłony praktycznie, tutaj mamy fragment, który jest no, totalnie utracony, więc trzeba fotografować w taki sposób, żeby mieć świadomość tego, że RAW to nie jest lekarstwo na wszystko. Jak już jesteśmy tutaj w Photoshopie, możemy sobie rzucić okiem przy okazji na to drugie zdjęcie, gdzie tutaj mamy celowo niedoświetlony plik i tak jak tutaj możecie zobaczyć, rozkład tonów w histogramie wygląda w sposób następujący. Czernie są dojechały do samej krawędzi, czyli tak naprawdę są miejsca na pliku, gdzie jest, nie ma informacji żadnych w cieniach. Po prostu te miejsca są totalnie czarne, ale jeśli chodzi o biele, to za pomocą tego suwaka jesteśmy w stanie dociągnąć tonację tego pliku do tego miejsca, gdzie zaczynają się wypalać światła. Więc przy odzyskiwaniu cieni
no tutaj JPK już w jakiś sposób może mieć rację bytu, niemniej jednak zobaczcie, jak wygląda zaszumienie tego pliku. Widać tutaj takie kolorowe ciapki, nie wiem, czy wy widzicie, ale ja na pewno. Widać tutaj takie kolorowe ciapki, na przykład w tym sektorze, na tym drewnie. A jak przerzucam się teraz do Lightrooma, ten sam plik rozjaśnię i będziecie mieli też porównanie. Tutaj mówimy teraz o skrajnych przypadkach, czyli... Tak, o skrajnych przypadkach, no ale to jest coś, co tak naprawdę może nam zobrazować, o ile RAW ma przewagi nad JPEG-iem. Zdjęcie było niedoświetlone, ale jakieś no, 3 stopnie przysłony też w drugą stronę. Tak jak możecie sobie zauważyć tutaj, temat jest o tyle fajny, że ten sam sektor, który wcześniej był no, pokryty ciapkami, on był nawet troszkę ciemniejszy w przypadku tego zdjęcia z JPEG-a. Tutaj nie ma tego kolorowego szumu i automatycznie ten plik też wygląda dużo, dużo lepiej, jeśli chodzi o tonalność. Nie ma żadnych artefaktów. Tutaj możemy pracować osobno na ekspozycji, możemy osobno pracować na punkcie czerni, czyli jakby spłycić czernie, a możemy też dodatkowo ten plik rozjaśniać za pomocą narzędzia Shadows, czyli wyciągać sobie tę samą informację w cieniach, czyli możemy to zrobić tak naprawdę na kilka innych sposobów, tak jak już wcześniej mówiłem. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy efekt uzyskać. Arek, pytałeś o to, o programy do obróbki. W tym momencie tak naprawdę na rynku jest kilka programów, które oferują obróbkę RAW. Ja mam doświadczenie z 3-4 z nich. To jest Lightroom, to jest Photoshop, czyli tak naprawdę kombajn od Adobe, który dostajemy w tym pakiecie, który jest najbardziej popularny. Jest to program, który przerzucę tutaj. Chwileczkę. Jest to program, który moim zdaniem jest najlepszym programem, który mamy tutaj pod ręką do obróbki RAW-a, czyli Capture One od Phase One'a. To jest narzędzie, które jest zaprojektowane do obsługi RAW-ów z cyfrowych ścianek Phase One'a. I z tego narzędzia, które było tylko dedykowane do cyfrowych ścianek średnioformatowych Phase One'a, wyewoluowało w narzędzie, które obsługuje RAW-y z wszystkich aparatów praktycznie. Ja bardzo długo pracowałem w Capture One i mam do niego ogromny sentyment. Jest to naprawdę niesamowite oprogramowanie, które jest skupione głównie na jakości obrazu i paradoksalnie aktualnie jest wydajniejszym programem niż Lightroom, który jest najbardziej popularnym programem do obróbki. Capture One ma tę zaletę, że można selektywnie pracować na kolorze, a dodatkowo ma warstwy. Więc jeśli ktoś jest zaawansowanym użytkownikiem, to doceni tę funkcjonalność. Jeśli ktoś jest dopiero początkującym, może ściągnąć triala, może się pobawić jak najbardziej. Niemniej jednak no, oprogramowanie jest dużo droższe od Lightrooma na start, bo funkcjonuje w wersji desktopowej, pudełkowej, czyli jednorazowej opłaty, a także abonamentowej, przy czym o ile Lightroom w zespole z Photoshopem wychodzi w okolicach tam 40 paru złotych miesięcznie, no to za Capture One płacimy dwa razy tyle, więc narzędzie jest naprawdę bardzo zaawansowane, oferuje bardzo zaawansowane funkcje, niemniej jednak no, za to też trzeba zapłacić. Drugim programem, o którym mówiłem, z którego korzystałem, to jest Affinity Photo. Affinity Photo w tym momencie bardzo wystrzeliło do przodu. Ja pracuję na tym programie od 3 lat z małymi przerwami. Niemniej jednak ma ten program pewne cechy, które sprawiają, że w dalszym ciągu Photoshop jest moim zdaniem bardziej funkcjonalną alternatywą. Największą zaletą Affinity jest jego cena. To jest koszt w okolicach 320 zł. Jest to licencja z wieczystym
odnowieniem tak naprawdę, bo wszelkie aktualizacje, które są wprowadzane, są darmowe. Affinity działa na bardzo podobnej zasadzie jak Photoshop, ma bardzo podobny interfejs, który jest dodatkowo w pełni personalizowany. Ma dużo funkcji Photoshopa, które mamy normalnie w aplikacjach Adobe i ma bardzo dużo ciekawych funkcji, które przewyższają Photoshopa, jak na przykład praca pędzla, którą możemy zdefiniować pędzel jako dany efekt. I w Photoshopie to działa w taki sposób, że po przeciągnięciu widać efekt zazwyczaj, prawda? Czyli na przykład jeśli mamy, pracujemy na warstwach i te warstwy są, złożona jest kanapka i maskujemy dany fragment zdjęcia albo wyciągamy z warstwy pod spodu, to po przejechaniu dopiero widzimy efekt. W Affinity jest to zrobione jako podgląd na żywo, czyli w zależności od stopnia krycia, które ustawimy, nie musimy dotykać nawet, klikać w zdjęcie na masce, tylko przejeżdżając nad pędzlem, nad plikiem, mamy od razu w obrębie pędzla podgląd na żywo tego, jaki uzyskamy efekt. Więc moim zdaniem jest to bardzo ciekawa funkcjonalność. Ona działa również przy użyciu filtrów gradientowych. Również na żywo mamy podgląd tego, co uzyskamy. Trzecie oprogramowanie, o którym wspominałeś, Arek, to jest GIMP. Ja przyznam, że ja w życiu GIMPa nie używałem dłużej niż 2-3 razy. Jest to oprogramowanie, które dla mnie jest po prostu nieintuicyjne, interfejs jest dosyć specyficzny. No i miałem ten komfort, że od razu mogłem pracować na Photoshopie, więc zacząłem się przyzwyczaić po prostu do Photoshopa. GIMPa używałem, szczerze powiedziawszy, naprawdę kilka razy. Pamiętam ze szkoły średniej lekcji informatyki mieliśmy coś zrobić i na tym się skończyła moja przygoda z GIMPem, bo wszyscy mieli dosyć średnie doświadczenie z tym programem. Okej, Czemku, i z czego tak właściwie zacząć obróbkę? To jest bardzo może proste, trywialne, ale od czego wyjść? Znaczy, ja użyję truizmu, który może pewnie już słyszeliście. Dobra obróbka zdjęcia zaczyna się od zrobienia zdjęcia, od dobrego zrobienia zdjęcia. Jeśli się ma w głowie jakiś kadr, i jeśli ma się jakiś pomysł na zdjęcie, to warto zrobić wszystko, ale naprawdę wszystko, żeby to zdjęcie było dobre już na etapie jego robienia. Czyli jeśli mamy do sfotografowania, powiedzmy, krajobraz miejski o zachodzie słońca, tak żeby złapać światła miasta. Możemy sobie zrobić to w taki sposób, że możemy pójść wieczorem ze statywem i zrobić to zdjęcie na totalnego czuja, na tak zwanego wariata. Możemy sobie to zdjęcie zrobić w inny sposób. Możemy sobie zobaczyć, o której zachodzi słońce dzień wcześniej. Możemy zobaczyć, o której zaświecają się latarnie, bo zdjęcie, które zrobimy dobrze już na etapie fotografowania, czyli robiąc zdjęcie, dobierzemy właściwy balans bieli. Nawet jeśli fotografujemy w RAW-ie, ponieważ tak jak wspominałem, RAW też ma pewne ograniczenia. Czyli jeśli będziemy robić zdjęcie dosyć późno, a zależy nam na ciepłej tonacji, to nie możemy zdać się na automatyczny balans bieli, tylko musimy ustawić balans bieli bliższy tego, jaka temperatura światła w tym momencie panuje. Czyli na przykład zamiast robić sobie na auto, które nam może ustawić na przykład 8000 kelwinów, zróbmy to od razu na 10000 kelwinów, ponieważ w dół jesteśmy zawsze w stanie zjechać, jeśli chodzi o temperaturę, a w górę zawsze jest dosyć specyficznie. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, należy znaleźć taki moment, kiedy światła jest na tyle, że nie będzie ciemnego tła, a światła, iluminacja miejska już zostanie zaświecona. Jest taki moment w ciągu wieczoru, kiedy to naprawdę wychodzi idealnie, bo ja zawsze podaję przykład sfotografowania świateł miasta podczas tak, żeby złapać światło dnia, bo wszyscy, którzy fotografują, których znam,
łącznie z sobą samym, zawsze się na tym wykładali, na samym początku. Wszyscy myślą, że fajnie to będzie wyglądać, a tak naprawdę dostajemy czarny obraz z małymi punkcikami i potem w Photoshopie, czy też w Lightroomie, czy też w jakimś innym programie jesteśmy w stanie, próbujemy w każdym razie wyciągnąć coś z tych cieni, żeby cokolwiek było widać, a jednocześnie próbujemy zdjąć przepalenia, tak żeby ta iluminacja elewacji w jakiś sposób wyglądała. Także żeby dobrze obrobić zdjęcie, myślę, że trzeba je dobrze sfotografować. W tym momencie mamy mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo dodatków, które jesteśmy w stanie użyć. Ja osobiście na przykład polecam bardzo ciekawą aplikację na telefon, która się nazywa Sun Localizator. I dzięki tej aplikacji jesteśmy w stanie na podstawie danej lokalizacji zasymulować rozkład świateł i cieni dla danej lokalizacji, dla danej godziny i danego dnia. Także dla fotografów krajobrazowych, czy też architektonicznych, czy też chociażby portrecistów, jest to coś moim zdaniem niesamowitego, bo zamiast jeździć dwa razy, czy też trzy, czasami robiąc próbne zdjęcia, tak żeby to miało ręce i nogi, jesteśmy w stanie wykorzystać aplikację, która już daje nam na start przewagę i wiemy, jak się ustawić, żeby złapać światło albo kontrowe, albo jak się ustawić, żeby złapać światło pod kątem 90 stopni do obiektu, no albo jak się ustawić i kiedy przede wszystkim się ustawić, tak żeby dostać światło za plecy, tak żeby mieć obiekt w pełni oświetlony światłem wschodzącego lub zachodzącego słońca. No ale dobra, jeśli już mamy to zdjęcie zrobione, to no to wszystko zależy od tego, jak ono wygląda. Jeśli pracujemy na cyklu zdjęć, to no, droga jest inna. Jeśli pracujemy na pojedynczych zdjęciach, droga jest inna. Ja zawsze staram się zacząć od prostych czynności, ponieważ może ja w międzyczasie będę coś robił, żebyście też zobaczyli. Także wrócę sobie do Lightrooma. To jest przykład taki, który gdzieś tam fotografowałem samochód dla klienta. Zdjęcie jest zrobione w RAW-ie, jest zrobione, nie skłamać, jest 18 godzina na tle ceglanej ściany. Chodzi o to, żeby słońce, ono było robione niedawno, w maju. Chodzi o to, żeby uzyskać jakiś tam rozkład miękkiego światła, ponieważ to jest takie miejsce w Czeladzi, gdzie światła jest dosyć dużo, a jak wiadomo, miękkie światło to przyjaciel każdego fotografa. I tak, jeśli chodzi o podstawowe rzeczy, no to musimy tutaj się zastanowić, co by nas interesowało. Jeśli zdjęcie jest dobrze naświetlone, to tak naprawdę nie ma dużo roboty. Musimy tylko ewentualnie delikatnie zdjąć prześwietlenia. Jeśli komuś zależy na tym, żeby było więcej detali w cieniach, trzeba je podbić oczywiście. Możemy uzyskać troszkę więcej przestrzeni tak naprawdę za pomocą clarity, czyli suwaka zwiększającego kontrast pół tonów. W najnowszym Lightroomie jest też suwak, który się nazywa Dehaze. To jest suwak, który ja nazywam filtrem polaryzacyjnym troszkę, bo on zwiększa również przejrzystość i uzyskujemy dzięki niemu troszkę bardziej niebieskie niebo. Ale myślę, że tutaj nie ma co szaleć za bardzo. No i tak naprawdę dla mnie to zdjęcie w tym momencie już zaczyna jakoś wyglądać. Możemy ewentualnie sobie jeszcze sprawdzić balans bieli, czy on nie jest zbyt zimny, lub też ewentualnie popracować nad tym, co kto lubi. Ja osobiście bardzo lubię, żeby zdjęcie było proste we wszystkich możliwy sposób, jeśli chodzi o zdjęcie reklamowe, czy też zdjęcie, które potem idzie do klienta, więc obowiązkowo w tym przypadku należy skorygować perspektywę, ponieważ w zależności od tego, jak się ustawimy, to ta perspektywa będzie nam odrobinkę lecieć, więc jak dla mnie to trzeba to zrobić niestety z głową. Niejednokrotnie jest tak, że coś się nam wydaje proste, od linijki wcale prostym nie jest i trzeba troszkę pokłamać, jeśli chodzi o zdjęcie. No i co, mamy tutaj efekt po obróbce, tak to zdjęcie wyglądało wcześniej, before, after. Tak jak widzicie, tutaj nie ma wielkiej filozofii, jeśli chodzi o obróbkę tego zdjęcia.
3/4 rzeczy, które zostały zrobione podczas fotografowania. Czyli znalazłem miejsce, które jest odpowiednio zacienione w taki sposób, żeby nie było bardzo ostrego światła. Druga rzecz, na obiektywie 85 był nakręcony filtr polaryzacyjny i zdjęcie zostało zrobione z filtrem w taki sposób, żeby zredukować tyle, ile się da odblaski. Trzecia rzecz, zrobiłem je w miarę prosto, nie krzywiąc horyzontu, tak w ten sposób, żeby potem móc je tylko delikatnie wyprostować. Kolejna rzecz, o której warto pomyśleć, robiąc już zdjęcie, to co z tym zdjęciem będziemy potem robić? Czy ono będzie drukowane, czy ono idzie na billboard, czy ono będzie do zwykłej ramki? Jeśli będzie do zwykłej ramki, to do jakiej ramki? W laboratorium mamy tak średnio 10 razy w miesiącu sytuację, gdzie ktoś przynosi tego typu kadr, jak widzicie na ekranie, i ma dla nas informację, że trzeba to skadrować, uwaga jak, do kwadratu, bo on ma taką ramkę. Więc jeśli sfotografujemy samochód, czy też jakiś obiekt w taki sposób, czyli nie zapewniając odpowiedniej ilości tła, no to nigdy nie skadrujemy go do kwadratu, tak żeby to miało ręce i nogi. Więc tak jak wspominałem, żeby dobrze obrobić zdjęcie, trzeba je dobrze sfotografować. Trzeba pomyśleć, zastanowić się, jeśli mamy trudne warunki oświetleniowe, użyć na przykład bracketingu, czyli opcji robienia zdjęcia z pewnym przesunięciem ekspozycji. I wtedy mamy w tym momencie też bardzo ciekawą opcję, możemy poskładać to wszystko do jednego pliku, jako plik nazywany przez niektórych HDR-em, czy też plikiem DR, i ponieważ z 3 czy tam 5 zdjęć bracketingu to jest bardziej DRI niż HDR. HDR jest zazwyczaj znaczy DRI. DRI to jest Dynamic Range Intensification, czyli zwiększanie zasięgu tonalnego tak naprawdę. I różni się od HDR-a? Różni się od HDR-a tym, że wykorzystujemy tak naprawdę tonację z 3 zdjęć tak naprawdę, bo HDR-y zazwyczaj są wykonywane albo z jednego zdjęcia, albo również z kilku, aczkolwiek no to jest już tak naprawdę nomenklatura. Ja staram się zawsze zrobić jakieś zdjęcie, jeśli jest trudne, jeśli są trudne warunki oświetleniowe i na przykład nie jesteśmy w stanie w żaden sposób popracować, żeby te warunki się poprawiły, no to zawsze robię bracketing w taki sposób, żeby albo strzelić się z ekspozycją od razu, albo wykorzystać właśnie jakąś funkcjonalność oprogramowania i poskładać z kilku zdjęć jedno. Bardzo częstym przypadkiem wykorzystywania właśnie bracketingu jest oczywiście krajobraz, a również fotografia architektoniczna. A ja mam teraz pytanie dodatkowe. Załóżmy, że to zdjęcie jest zrobione dla mnie, ja jestem tym twoim klientem. Mhm. I teraz mówię, no ale panie Przemku, ale ja bym chciał mieć czarno-białe. Czy ty sobie zrobiłeś rawa kolorowego oczywiście? I teraz pytanie takie, czy lepiej było na etapie robienia zdjęcia ustawić, ale oczywiście ja jestem marudnym klientem, więc dopiero teraz mówię o tym. Oczywiście. Czy lepiej było sobie przewidzieć, że taki marudny klient będzie i zrobić kolorowego rawa i zrobić od razu monochromatyczny w aparacie, czy nie ma problemu z tego, nie będzie różnicy żadnej i z tego kolorowego rawa wyciągamy równie świetne czarno-białe zdjęcie? No tutaj jest sprawa prosta i wszystko zależy tak naprawdę od samej naszej idei fotografowania, ponieważ no, fotografując rawy jesteśmy w stanie zrobić tak naprawdę bardzo dużo. Fotografując w rawie mamy duże pole manewru i dlatego głównie się to robi w taki sposób. Niemniej jednak znam fotografów, którzy fotografują w JPEG-ach, używając trybu czarno-białego, bo chcą w jakiś sposób zbliżyć się do analogowości fotografii. Czyli wygląda to w taki sposób, że starają się jak najbardziej przybliżyć do analogowego fotografowania, czyli tak jak kiedyś stosowaliśmy, w dalszym ciągu stosujemy czarno-białe negatywy, żeby uzyskać dany efekt już na etapie fotografowania, tak ci fotografowie starają się fotografować w JPEG-u, czy też z jakimś presetem czarno-białym, żeby uzyskać od razu jakiś czarno-biały efekt. Niemniej jednak, no, fotografując nawet plik kolorowy w JPEG-u, jesteśmy w stanie przeprowadzić konwersję do czarno-bieli w sposób lepszy niż większość aparatów,
Podkreślam tutaj słowo większość, ponieważ wiemy, że mamy na rynku lejkę Monochrom, która jest niesamowitym narzędziem do pracy w tej konwencji czerno-białej i ona na start daje naprawdę niesamowite obrazy. Ale to, także ja zawsze wychodzę z założenia, że jeśli można mieć wszystko, co fabryka dała, to czemu nie? Czemu się ograniczać? Można sfotografować plik, zdjęcie na ustawieniu RAW plus JPEG i w tym momencie RAW jest sfotografowany jako RAW, czyli mamy surówkę totalną, a JPEG jest w tym momencie, może być plikiem czarno-białym, bo w menu aparatu definiujemy, jak wyglądają JPEGi. Czyli możemy sobie ustawić według własnego pomysłu i możemy również dla nich założyć konwersję do czarno-bieli od razu. Powiedziałeś o krzywych, o levelsach, czyli o poziomach. Czy sugerowałbyś któryś jako lepszy, czy na przykład tak jak się gdzieś z tym spotkałem też, że levelsy są taką prostszą formą dla mniej obeznanych, a krzywe są jednak tym wyższym poziomem? No, krzywe są moim zdaniem niepotrzebnie demonizowane, bo opanowanie krzywych jest czymś, co pozwala naprawdę przyjemnie kontrolować obraz. Poziomy są dosyć specyficzne, ponieważ sprawa wygląda w taki sposób, że krzywe zawierają poziomy. Jeśli będziemy pracować... To w praktyce, Przemku. Tak, właśnie do tego zmierzam. W tym zdjęciu. Tak jest. Do tego zmierzam. Czyli mamy tutaj zdjęcie, które jest sztandarowym przykładem tego, w jaki sposób się pracuje czasami z plikiem. To zdjęcie zostało zrobione w specyficznych warunkach, światło jest za chmurą, specjalnie zrobiłem zdjęcie, które jest prosto w słońce, żeby uzyskać płytki kontrast, żeby można było w miarę nad tym popracować. No i tak jak tutaj widzimy, mamy tutaj krzywą, którą możemy sobie w jakiś sposób pracować. W Lightroomie, w Photoshopie też jest ta funkcjonalność, ale za chwilę to pokażę. W Lightroomie mamy tutaj taką małą, wesołą kropeczkę, po naciśnięciu której jesteśmy w stanie pokazać, gdzie dla danego obszaru trzeba by zadziałać, czyli tak, ona jest tak na taką pipetką jakby, która nam sampluje dany obszar i pokazuje, gdzie w której części krzywej znajdują się te tony. Ponieważ tak, krzywa przebiega, tutaj mamy histogram tak naprawdę, od dołu i krzywa jest po przekątnej histogramu. W tym miejscu znajduje się sam środek i wszystko, co na prawo i w górę, to są światła, a wszystko, co na prawo, na lewo i w dół, to są cienie. Tutaj mamy pół cienie, tutaj mamy pół tony w światłach, tutaj mamy same światła na samej górze. Jak to wygląda? Wygląda to w sposób następujący. Możemy sobie za pomocą krzywej pracować tak, że albo pracujemy tak jak na poziomach, czyli tutaj brakuje tyle do kontrastu tak naprawdę, żeby uzyskać kontrastowe czernie, czyli możemy sobie tak naprawdę tutaj popracować, dociągając ten pliczek, nie tracąc jednocześnie informacji w czerniach. Teraz za pomocą na przykład tego wesołego małego kółeczka, powiedzmy, że to jest za ciemne dla nas. Wystarczy kliknąć lewym i pojechać do góry i zauważcie proszę, że poruszamy się w obszarze informacji w tonach. My nie tracimy w tym momencie żadnych informacji w światłach. Ja specjalnie włączę jeszcze tutaj prześwietlenia. Mam jedyna informacja w światłach, którą tracimy, to jest słońce, które oczywiście jest prześwietlone na tym zdjęciu, ale jak pojedziemy sobie do góry, to dopiero w tym momencie, kiedy krzywa zaczyna dotykać górnej części układu histogramu i krzywych, to kiedy ona się spłaszcza, to zaczynają nam się prześwietlać światła, czyli pracujemy w taki sposób, że nie tracimy żadnych informacji. Okej, mamy tutaj temat w taki sposób zrealizowany, że te cienie są już troszkę okej, wygląda tylko, że znowu światła źle działają. Jak sobie użyjemy tego naszego małego kółeczka i złapiemy te obszary, które są za jasne i pojedziemy nimi w dół,
to jesteśmy w stanie pracować w tym momencie selektywnie tylko i wyłącznie na światło. Nie pracujemy w ogóle na cieniach i dzięki temu praca na tym pliku jest no, dużo bardziej komfortowa, nie da się ukryć. Także nasza krzywa w tym momencie jest dosyć połamana, ale mamy plik, który nam się w jakiś sposób zaczyna podobać. Możemy sobie też o tyle, ile się da, jeśli przesadzę, no to zaczynają się pojawiać tutaj już dosyć brzydkie artefakty. Ja specjalnie teraz przyciemnię to poniżej krytyki, ale nawet jesteśmy w stanie te światła spłaszczyć. Zwróćcie proszę uwagę, co się dzieje powyżej tej krzywej. Na samej górze mamy histogram. Jeśli ta kropka, która oznacza światła, która powinna być po przekątnej w samym prawym narożniku, jeśli ona zostanie obniżona, to histogram się przesuwa w lewą stronę, ale mamy taki pik. Ten pik oznacza, że jeśli tego piku by nie było, to znaczy, że te biele, które tu są, są odzyskane. Ale ten pik oznacza, że te światła są totalnie utracone i są wypalone. My tutaj tak naprawdę przesuwamy biel do szarości i dzięki temu w jakiś sposób to przepalenie zaczyna wyglądać, ale to jest już droga tak naprawdę bardzo, bardzo dookoła. Więc pokażę teraz, jak wygląda narzędzie krzywych i poziomów w Photoshopie. Przerzucę się tylko do niego. A, nie to, sorry. I otworzymy sobie... Dobra, mamy tutaj ten sam plik, który już jest w JPEG-u i analogicznie rzecz biorąc, mamy tutaj, wywołałem sobie za pomocą Ctrl-M, czyli skrótu, który wywołuje krzywę. Możemy tutaj sobie przyciąć, przesunąć punkt czerni do poziomu, kiedy zbliżamy się do rozkładu świateł i cieni. Tyle tylko, że to też nie zawsze skutkuje pozytywnie, ponieważ czasami te chmury muszą być takie płytkie. I tutaj w Photoshopie ta sama kropeczka, która była w Lightroomie, jest zaznaczona takim paluszkiem i tutaj analogicznie rzecz biorąc sprawa wygląda, możemy sobie też popracować w taki sposób, że rozjaśniamy sobie selektywnie te cienie. Tylko, że tutaj zwróćcie proszę uwagę, pracujemy na JPEG-u, i ten JPEG zaczyna się już sypać. To też jest rzecz, która... o której warto wspomnieć, że pracując na JPEG-u pracujemy troszkę inaczej. Pracujemy bez przycinania punktu czerni, czy też bez docinania histogramu na krzywych. Najpierw wykonujemy jakieś manewry na krzywych, a potem ewentualnie dopiero sprawdzamy, czy te czernie nie można sobie delikatnie przyciąć, czy to już będzie wyglądać bardzo, bardzo średnio tak naprawdę. Także generalnie rzecz biorąc wszelkie korekty, które wymagają mocnego męczenia pliku, sugerowałbym wykonywać na RAW-ach, bo tu tak naprawdę mamy duże pole manewru. Pracując na JPEG-u mamy już tak naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji utraconych. Dobra, to zamykam to. Jeśli mamy też bridge'a przy Photoshopie, to możemy też JPEG-a otworzyć w programie Camera. Tak, możemy, jak najbardziej. Możemy otworzyć przez bridge'a JPEG-a. Możemy użyć też w tym momencie Photoshopa, czy też modułu Camera RAW do pracy na JPEG-u. Tyle tylko, że to jest też bardzo ograniczona funkcjonalność. Niemniej jednak no, jakieś tam korekty da się wykonać, chociażby balansu bieli. W sumie to jeszcze nie mówiliśmy nic o tym, że no, RAW-a się głównie używa do korygowania balansu bieli. No, i właśnie tak jak mówisz, JPEG otworzony przez bridge'a w Photoshopie w Camera RAW można delikatnie wyprowadzić na prostą, jeśli chodzi o błędnie dobrany balans bieli. Jaki jest taki sposób konsultowania się? Bo oczywiście ja sobie siedzę w domu, obrabiam i teraz co jest najważniejszego w kontakcie z laboratorium, że jak przyjdę do ciebie,
i że otrzymam od ciebie wydruk taki, jaki ja sobie zaplanowałem na, i wykonałem na moim monitorze, na moim komputerze. Co jest takie resume takiego kontaktu z laboratorium? Znaczy, podstawą jest tak naprawdę kontakt i bardzo dużo osób popełnia ten błąd, ponieważ ma jakieś doświadczenia z innymi laboratoriami i wydaje im się, że są w stanie przygotować ten plik tak, żeby to miało ręce i nogi. Ja zawsze mówię, że kto pyta, nie błądzi, ponieważ różne urządzenia mają różną charakterystykę i tutaj sprawa jest o tyle specyficzna, że żeby to zdjęcie wyglądało w taki sam sposób na naszych monitorach i na monitorach klienta, no to musimy mieć wspólny punkt wyjścia, czyli tak naprawdę monitor powinien być skalibrowany do pewnych parametrów, które są parametrami standardowymi, jeśli chodzi o pracę z obrazem. I na tak skalibrowanym monitorze, czyli przygotowanym w taki sposób, że kolorystycznie jest ustawiony do pewnej temperatury barwowej, że monitor jest dopasowany jasnością podświetlenia do jasności otoczenia. Na takim monitorze możemy tak naprawdę już zacząć pracować na zasadzie porównań. Każde urządzenie, które realizuje obraz, czy to urządzenie drukujące, czy to urządzenie naświetlające, pracuje na różnych podłożach. Dla zespołu takiego, czyli podłoże i urządzenie, tworzy się coś takiego jak profil barwny. Profil barwny to jest numeryczne opisanie zdolności reprodukcji danego urządzenia na danym podłożu. Więc dla maszyny mokrej, która naświetla odbitki na minilabie, dla każdego papieru jest osobny profil podłoża i dla każdej drukarki, dla każdego papieru jest osobny profil podłoża. Jeśli mamy ten monitor skalibrowany, o którym już wspominałem, czyli u mnie żółty wygląda tak samo jak u klienta, to możemy pracować na tak zwanym soft proofingu, czyli zasymulować, ja w międzyczasie może pokażę, jeszcze zdążymy na pewno, zasymulować dla danego urządzenia, jak to będzie wyglądać na naszym papierze. Jest to tak zwany soft proofing, w którym momencie go sobie włączyłem. I wygląda to w sposób następujący. Ja sobie to pochowam. Jak klikamy sobie ten soft proofing, to nie wiem, czy u was, ale u mnie widać dosyć dużą zmianę. Zdjęcie się robi troszkę bardziej niebieskawe i spada wyraźnie kontrast. I to jest symulacja wyglądu tego, jak to zdjęcie będzie naświetlone na papierze fotograficznym, akurat na naszej maszynie, więc mając świadomość tego, że ono się zrobi troszkę bardziej niebieskie, troszkę się przyciemni, możemy sobie plik przygotować, wprowadzając dodatkową korektę, czyli delikatnie podbijamy temperaturę tego zdjęcia i delikatnie wyciągamy cienie, zwiększając kontrast, tak żeby to, co na naszym monitorze wygląda dobrze, po naświetleniu na papierze było bardzo podobne do tego, co mamy na monitorze. Postuluję taki mit, że te odbitki wyglądają na moim monitorze tak samo, to co mam na papierze, mam to samo na monitorze. Ja zawsze mówię, że w tym momencie komuś, że ma fatalny monitor, bo jeśli ktoś nie zasymuluje sobie tego wyglądu bez soft proofingu i wydaje mu się, że ma to samo, to na bank nie jest to samo. Także zapraszam na tematy pogaduszkowe, jeśli chodzi o soft proofing, o zarządzanie barwą, bo to jest temat rzeka. Na pewno, Arek, jak uda nam się zorganizować jakieś spotkanie w SPAF-ie, skupimy się już stricte na takich tematach, bo tak jak mówię, to dzisiejsze nasze spotkanie to było tak naprawdę zbiór takich podstaw, więc no, jest to do rozwinięcia. Da się to zrobić tak, żeby to, co ma się na monitorze, po zasymulowaniu przestrzeni barwnej danej odbitki, żeby było bardzo zbliżone do tego, co potem dostaniecie jako odbitkę z labu. Przemku, bardzo dziękuję i bardzo dziękuję wszystkim. Dobrze, dziękuję.